Kochani, witajcie w kolejnym odcinku programu. Czas szybko leci. Chwała Bogu, dane nam jest spotkać się ponownie po tygodniu czasu. Może się dawać, że tydzień to długo, ale jak weźmiemy pod uwagę wszystkie obowiązki, które musimy robić tu i tam, to nie jest taki wcale jakiś długi okres czasu. Chętniej bym robił nawet te odcinki częściej, spotykał się z wami tutaj na YouTubie, no ale niestety tych obowiązków jest rzeczywiście dużo i częstsze spotkania na YouTubie, no przynajmniej na razie, nie mogą być brane pod uwagę w żaden sposób, w związku właśnie z ograniczeniami czasowymi. Chciałbym dzisiaj rozpocząć od pewnego artykułu, który znalazłem na przeglądając Facebook. Znalazłem i on pochodzi z wirtualnejpolski.pl. Ciekawa sprawa bardzo, tak? Ponieważ on gdzieś tam niby nic, niby niewinny, taki artykulik, który przedstawia taką nalepkę i redaktor, który pisze ten artykuł, chce wyjaśnić wszystkim wokół, którzy ewentualnie spotkają się z takimi nalepkami na samochodzie, że o co nam chodzi, tak? W ogóle o co chodzi z tą nalepką, tak? Bo to jest jakby idea tego artykułu. Jak widzicie, a nalepka przedstawia rybkę, oczywiście rybkę wiemy, co to znaczy, rybka, ichthys, Jezus Chrystus, Teuchy Jos Soter, Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel, akronim, który jest, kiedy połączymy te wszystkie litery greckie, mamy wyraz ichthys, ryba, stąd ryba, ryba była znakiem chrześcijaństwa od początku, dzisiaj no niestety różne organizacje próbują ją podbarwić i sobie jakby ją no, ukraść, to ichthys, na swoje potrzeby. No okej, wolność mamy podobno w tym kraju. Ale tutaj dodatkowo widzimy rybkę w takiej w chrześcijańskiej formie, takich dwóch skrzyżowanych ze sobą łuków. I obok mamy rekina. No i cóż, według artykułu ten rekin przy rybce ma symbolizować ateizm. Tak, w znaczeniu, że jeżeli ktoś ma taką nalepkę na samochodzie, to jest ateistą i on w ten sposób wyraża swoje poglądy. Tutaj pozwólcie, że zacytuję wam fragment z tego artykułu. Są dwa krótkie paragrafy. Często jednak oprócz symbolu ryby na klapie można zobaczyć naklejkę z rekinem goniącym ową rybę. On wcześniej tam mówi, że te naklejki chrześcijańskie były bardzo popularne w latach 80., 90., w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i tak dalej, więc wiem, o co chodzi. A teraz możemy zobaczyć naklejki z rekinem goniącym ową rybę. Nie jest to nic innego jak sposób pokazania właściciela, i wyznaje on inne wartości. Ok? Nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś wyznaje inne wartości, ale słuchajcie dalej. Naklejka symbolizuje więc niechęć lub w niektórych przypadkach po prostu i wrogie nastawienie do chrześcijaństwa. Nie jest to jedyny sposób pokazania odmiennych poglądów. A czasem jako kontrę do znaku ryby można znaleźć też także naklejkę, której wspomniana ryba występuje z nogami, napisem Darwin. Gratuluję. To także sposób, jak który ateiści chcą podkreślić, że dla nich dominującą teorią w historii ewolucji jest darwinizm. Nie chodzi mi o dyskusję teraz z darwinizmem, ale zwróćcie uwagę na to, na język, którym się posługuje ten redaktor. To jest po prostu dla mnie, to jest... Gdybym na przykład na samochodzie nakleił jakiś symbol czy znak jakiejś ryby, która próbuje pożreć Darwina, wiecie co by to było? Ci chrześcijanie, oni są wrogo nastawieni, oni nie szanują ludzkich uczuć. Ale jeżeli ktoś poprzez pokazanie, że rekin próbuje zjeść chrześcijańską rybkę, a wyraża swoją wrogość do chrześcijaństwa, nawet nie, że niechęć, ale wrogość, to jest odmienny pogląd. Czyli wrogość do chrześcijaństwa jest odmiennym poglądem. Ale gdybym ja jako chrześcijanin coś takiego zrobił, to wrogość byłaby wrogością. Wówczas wrogość byłaby wrogością. Czyli innymi słowy, ateista może wyrażać wrogość i to jest odmienny światopogląd. Ale jeżeli chrześcijanin pokaże cokolwiek, co ateista uzna za wrogość, to jest wrogość. Fajne standardy mamy dzisiaj w różnego rodzaju czasopismach i różnego rodzaju redakcjach, prawda? Dla mnie wrogość to wrogość. Ja nie okazuję nikomu wrogości, ja mogę dyskutować z darwinistami, mogę dyskutować z ateistami, nie mam z tym problemu najmniejszego, szanuję wielu,
pod warunkiem, że nie są dogmatycznymi ateistami, tak jak Dawkins. Nie wiem, czy znacie sytuację, to już przed kilku lat, kiedy słynny ateista Anthony Flew zmienił zdanie. Nie to, że się nawrócił na chrześcijaństwo, tylko zmienił front, tak? Uznał, że ateizm jest filozoficznie bezzasadny. Że filozoficznie tylko teizm trzyma się kupy. I to teizm nie rozumiany koniecznie jako chrześcijański, po prostu teizm, tak? To Dawkins zaatakował go w swoich wypowiedziach bez użycia tak naprawdę jakichkolwiek argumentów, a jedynym argumentem jest to, że nie, Flew to taki dziadek i mu tam odbiło. To jest jedyny argument Dawkinsa, dlatego że Dawkins jest dogmatycznym ateistą, po prostu wierzy w ateizm. Nawet gdybyśmy mu przeprowadzili, bo wiecie, jakiś czas temu widziałem taką sondę, ktoś przeprowadził taką sondę w internecie, czy gdyby, pośród ateistów, czy gdyby się okazało, że jednak Bóg istnieje, po prostu się okazało, Bóg się objawił całemu światu, cały świat zobaczył Boga i tak dalej, czy oddałbyś mu chwałę? 80% zapytanych ateistów powiedziało nie. Nie. A jakie to ma podłoże naukowe, empiryczne? Cały czas ateiści wołają, większość przynajmniej, wołają o empiryczny dowód na istnienie Boga. Pokażcie nam Boga, to my uwierzymy w Boga. No wiecie, jak już coś pokazujesz, to już nie jest wiara, tylko to już jest poznanie, ale to jest jakby inna sprawa, że to nie jest jakiś logiczny ciąg rozumowania. Ale takie założenie. Tymczasem kiedyś mówi, że okej, ale co jeżeli wam pokażemy Boga, to zmienicie zdanie? Nie. Prawda? To jest dość ciekawe podejście do sprawy. Więc takich dogmatycznych ateistów jest naprawdę cała masa. Ludzi, którzy się w życiu nie zastanawiali, czy rzeczywiście ateizm ma sens, czy ateizm da radę w jakikolwiek sposób podtrzymać nawet na bazie filozofii. Dogmatycznych ateistów jest masa i to są ludzie, którzy mówią, Boga nie ma, bo Boga nie ma. I koniec, i nie dyskutujemy. To są ci, o których mówi Rzymian 1, tak? Ewidentnie. Poznawszy Boga, nie oddali Mu chwały, ale zamienili Bożą chwałę na oddawanie chwały wizerunkom człowieka, gdzie ludzki umysł jest takim wizerunkiem, któremu dzisiaj się oddaje chwałę. To jest bardzo, bardzo ciekawe i wiecie, i właśnie wydaje mi się, że większość tego typu naklejek to są właśnie, jest używanych przez takich dogmatycznych ateistów, gdzie rzeczywiście wrogość wobec chrześcijaństwa jest niesamowita. Jest totalnie bezzasadna, ponieważ nikt im niczego nie narzuca, nikt im nie każe niczego robić, nikt im nie zaciąga do żadnych kościołów, nikt nie każe im wierzyć w Boga. Dyskutujemy, rozmawiamy i tak dalej. A bardziej my jako reformowani wierzymy, że bez Bożej łaski człowiek nie jest w stanie sam uwierzyć, ponieważ potrzebuje daru wiary. Więc tym bardziej pewne dyskusje i kłótnie są bezzasadne, a mimo to wrogość, ponieważ chrześcijaństwo ogranicza rozwój ludzkości. Kochani, a jak przypatrzycie się starożytności, popatrzycie na etapy rozwoju cywilizacji rzeczywiście, to ja nie wiem, czy chrześcijaństwo w jakikolwiek sposób ograniczyło rozwój cywilizacji, czy wręcz nie przeciwnie. Ale to jest temat na inną dyskusję, na zupełnie. Mi chodzi tylko o to, że takie standardy teraz obowiązują w dziennikarstwie. Tak, że kiedy ktoś pokazuje wrogość, to się nazywa innym światopoglądem, ale kiedy druga strona okazuje nawet nie wrogość, tylko chęć dyskusji i tak dalej, to wówczas to jest wrogość. To jest wrogość. Kiedy druga strona zwraca na cokolwiek uwagę, to jest wrogość i nietolerancja. Ale my mamy prawo do wrogości, ponieważ my nie nazywamy tego wrogością, tylko nazywamy to jak? Odmiennym światopoglądem. Okej, dobra. Czyli de facto wszystko możemy dzisiaj tak usprawiedliwić. To jest po prostu niesamowite. A wiecie co, jeszcze bardziej niesamowite jest w świetle tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, jak bardzo chrześcijanie dzisiaj, i ja mam na myśli tutaj obóz ewangeliczny, że tak powiem, są dzisiaj podzieleni i podzieleni są wzdłuż tej linii, o której już wielokrotnie mówiłem.
wzdłuż linii, która po której jednej stronie stoją ci wszyscy, którzy mówią rzeczywiście soli deo gloria, a po drugiej stronie stoją ludzie, którzy jednak twierdzą, że tak, soli deo gloria, ale niekoniecznie takie soli. I to jest cały czas zauważalne. I to jest zauważalne i to jest smutne. A jakąś pewnie tradycją powoli się staje. Mam nadzieję, że nie, ale sam to w sobie zauważam, że w każdym kolejnym odcinku Reformeli odnoszę się do poprzedniego odcinka w jakiś sposób. Do jednej czy dwóch rzeczy przynajmniej. Dzisiaj też chciałbym to zrobić. Po pierwsze, odnieść się do tego, że poprzedni odcinek było to studio 1689, a pierwszy raz, myślę, że nie ostatni, ale pierwszy raz i rzeczywiście było to takie studio apologetyczne, ale odnoszę się do tego dlatego, że rozważając szczególnie pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety 1-4, gdzie w czwartym wersecie Paweł pisze do Tymoteusza, że Bóg bowiem pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, byli zbawieni i tak dalej. Ten werset się wyrywa bardzo mocno z kontekstu. I później widzę też, że pomimo tego, co powiedziałem i na co wskazałem, i na co nie tylko zresztą ja wskazuję, bo wielu biblistów, którzy starają się być uczciwi w stosunku do tekstu, mimo to zaprzecza się kontekstowi i mówi się nie. Tekst mówi wszyscy, znaczy wszyscy. Zaprzecza się temu, co Paweł powiedział wcześniej. Zapomina się całkowicie, że kiedy dwa wersety wcześniej Paweł mówi o wszyscy, wymienia wszyscy i królów i tych, którzy są u władzy. Co to jest? To są kategorie ludzi, to są grupy społeczne. Zatem, jak możemy powiedzieć, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich oraz tych dwóch grup społecznych? To jest bez sensu. Totalnie. Całkowite wtrącenie czegoś, co przerywa myśl, to by było. Gdyby Paweł rzeczywiście mówił o tym, że Bóg chce zbawić wszystkich. Tymczasem, jak już wskazywałem, w kontekście idziemy wcześniej, ponieważ myśl ma to do siebie, że nie skaczemy do późniejszych wersetów, potem wracamy do wcześniejszych, po czym jeszcze jakoś inaczej robimy to, tylko myśl, którą widzimy w tekście, którą sobie próbujemy prześledzić i dokonać jej egzegezy, ona jest spójna, konsekwentna i jest prowadzona po pewnej linii czasu, tak? Czyli zaczyna się gdzieś u początku i jest rozwijana w trakcie. Tak? Jest rozwijana zdanie po zdaniu, w kolejności zdanie po zdaniu, zdanie po zdaniu. Zatem, jeżeli Paweł mówiąc o zbawieniu wszystkich odwołuje się, tak, do wcześniejszej myśli, którą już przeczytaliśmy, zatem powinniśmy ją uwzględnić w interpretacji tego tekstu, ponieważ Paweł się do niej odwołuje, a tymczasem poprzez spójnik, którego używa na początku zdania, które stawia na początku jakby kolejnej myśli, która jest konsekwencją uprzedniej myśli. Tymczasem to się totalnie ignoruje, zupełnie się ignoruje wcześniejszą myśl, zupełnie się ignoruje nawet pewien kontekst wewnętrzny tej myśli, tak? Poprzez to, że Paweł wyróżnia dwie kategorie ludzi, które sprawiają, że chrześcijanie mogą żyć w spokoju i mogą robić to, co chrześcijanie mają robić, a zatem bez prześladowań, całkowicie się to pomija, wyrywa się jedno zdanie i wskazuje się na jedno zdanie i mówi się, tu wyraźnie pisze wszystkich i nas cała reszta nie obchodzi, bo jak tu pisze wszystkich, to znaczy, że wszystkich. To nie jest uczciwe podejście do tekstu. Ale to się, nawet jeżeli to wskazujemy komuś, to po chwili ten ktoś wraca z tym samym argumentem i ten sam argument jest ciągle przytaczany i przytaczany i przytaczany i przytaczany i przytaczany. Wszyscy, znaczy wszyscy, koniec, kropka. Tak? Możesz wskazywać na wszelkie niuanse tekstu, na to, w jaki sposób się myśl rozwija u Pawła i tak dalej, nie ma to znaczenia. Jeżeli ma ktoś tradycję w głowie, że wszyscy znaczy wszyscy, to jego nie obchodzi,
Nic go nie obchodzi to, co Paweł tam pisze. Wszyscy mają być wszyscy i koniec, kropka. To jest zadziwiające, naprawdę, jak mechanizm tradycji działa w ludzkim umyśle. To jest po prostu czasami przerażające. Możesz docierać z argumentami logicznymi, możesz wskazywać. Nie, to tej drugiej osoby nie obchodzi. Tej drugiej strony totalnie nie obchodzi. Wszyscy, znaczy wszyscy, bo tak jest, bo inaczej wy, kalwiniści, będziecie mieli rację, tak? No cóż, smutne. I to jest właśnie, a myślę, wydaje, że pewien problem wielu naszych kochanych braci i przyjaciół Arminian, ponieważ gdybym ja to zrobił na przykład, to tak samo jak w przypadku tej ateistów i tego rekina z tą rybką, gdybym ja to zrobił, identyfikując się jako reformowany, to zaraz by się podniosło larum, la Boga, jaki on jest wrogi w stosunku do Arminian. Tymczasem a ludzie, którzy identyfikują się jako Arminianie, coraz więcej tego widzę, zadziwia mnie to naprawdę. Piszą wielkie, długie rozprawy na Facebooku, gdzieś tam na jakichś stronach i tak dalej, które konkludują tym, że to jest ostrzeżenie przed kalwinizmem jako herezją, gorszą nawet niż katolicyzm. Tak? Bo zazwyczaj ci ludzie się identyfikują jako protestanci. Gorsza niż Rzym, niektórzy to mówią, tak? Teraz bez obrazy dla naszych przyjaciół rzymskokatolickich, nie o to mi chodzi. Tylko taki jest argument, tak? Że kalwinizm to jest taka zaraza, że po prostu to trzeba wyplenić. I podaje się argumenty jak zwykle te same, tak, bo żadnych nowych argumentów nie ma, absolutnie ani jednego. Ciągle się podaje te same argumenty, ciągle się tłucze te same rzeczy i tak dalej. A kochani, ja mam takie wrażenie, a nie chcę, żeby teraz ta reformacja się przeobraziła bo w jakiś apologetyczny program, bo nie o to mi chodzi. To jest tylko taka refleksja do tego, co do poprzedniego programu. Mam wrażenie, że u wielu naszych przyjaciół arminiańskich wytworzyła się taka jedna tradycja. Jedna, jedyna. I ona się wytwarza dalej. Ona jest coraz bardziej pogłębiana. I tą tradycją nie jest obrona tego, w co arminianizm współczesny, bo arminianizm miał różne fazy i przejścia i historyczny arminianizm naprawdę różni się od współczesnego bardzo mocno. Nie jest obrona tak naprawdę arminianizmu. To nie jest ta tradycja. To nie, ten historyczny czy tam współczesny Arminianizm wcale nie jest tradycją, taką, w której są tak bardzo mocno osadzeni. Największą tradycją, jakiej ci ludzie się trzymają, to jest atak na kalwinizm. Wszystko inne jest podporządkowane tej jednej tradycji. Tak, kalwinizm to wróg, trzeba go tępić. Dlaczego? Bo inaczej może się okazać, że kalwinizm ma rację i my nie mamy racji. I musimy się do tego przyznać. Widzicie, zadziwia mnie tego typu podejście i tego typu rozumowanie, ponieważ chyba każdy z nas uczciwie podchodząc do Biblii, podchodząc też uczciwie do własnego życia i do własnej wiary i relacji z Bogiem, powinien poszukiwać prawdy. I mam takie wrażenie, że ludzie, którzy oskarżają nas, reformowanych, o to, że jesteśmy sekciarzami i tak dalej, de facto tej prawdy wcale nie poszukują. Z bardzo prostego powodu, ponieważ oskarżają nas o bycie kimś, kim nie jesteśmy, tylko po to, żeby odstraszyć ludzi de facto, bez podania żadnych zasadniczo argumentów, takich naprawdę argumentów dla ludzi myślących. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja się nie urodziłem kalwinistą. Nawet nie wychowałem kalwinizmu. Ja się urodziłem i wychowałem po drugiej stronie Tybru, tak, tam, gdzie stoi Bazylika Świętego Piotra. I do tego też się przyznaję, niejednokrotnie to mówiłem też, że swoje teologiczne wykształcenie otrzymałem po tamtej stronie Tybru. I powiem szczerze, nie wiem jak teraz, ale za moich czasów, kiedy chodziłem do seminarium, nikt nikogo nie uczył egzegezy zasadniczo, tak? Podawano pewne prawdy biblijne, wiary w zestawieniu z dogmatami katolickimi, okej. Okay. Tak było, ale wydawało mi się, że w seminariach protestanckich
powinni uczyć egzegezy. I myślę, że uczą. Problem jest taki, że chyba nikt do tego tak naprawdę nie przywiązuje już wielkiej wagi. Tak? Tradycja jest tak silna, również po tej stronie Tybru, że nikt do tego nie przywiązuje wagi, dopóki tekst służy mojej tradycji. I to jest przerażające. Ja kiedy postanowiłem, że tak powiem, przepłynąć na tą stronę Tybru, tak, z tamtej, gdzie stała Bazylika Świętego Piotra, na tą stronę Tybru, przepłynąłem w ramach tak zwanego ruchu charyzmatycznego. I do tego też się przyznaję. I mam znajomych wśród charyzmatyków i teraz znam osoby. Ale jedna rzecz, która zawsze mnie frapowała i która zawsze stoi jakby na czele tego, czy też przyświeca mi, może w ten sposób, idea, która przyświeca mi w poszukiwaniu, jest chyba sokratejska zasada. Zawsze podążaj za dowodem. Zawsze podążaj za dowodem. I to dowód przyprowadził mnie do teologii reformowanej. I to wcale nie dowód z Kalwina, z Bezy, z Knoxa, z Edwardsa, z kogokolwiek innego. Absolutnie. Tylko dowód z listu do Efezjan. Jego spójność z innymi fragmentami Pisma Świętego. Jego spójność, całkowita spójność. I do tej pory, powiem szczerze, nie usłyszałem, a słucham, staram się przyłożyć ucho wszędzie, ponieważ zależy mi na prawdzie. I gdyby się rzeczywiście okazało, że teologia reformowana jest fałszywą interpretacją, kochani, jutro zmieniam barwy, pokutuję, mówię wam wszystkim, byłem w błędzie. Ale do tej pory nikt przy pomocy uczciwej, spójnej egzegezy Bożego Słowa nie udowodnił mi, że tak jest. Nikt. Nikt, naprawdę nikt. Słuchałem debat, słuchałem różnych... Nie. Argumentacji jednej, drugiej strony. Nikt nie udowodnił. Po prostu nikt. Nikt. Ja ostatnio słuchałem też takiej debaty Jamesa White'a z St. Genisem. To jest przed 7 lat debata na temat wolnej woli. I w pewnym momencie White zapytał doktora St. Genis o pewien fragment, o wyjaśnienie pewnego fragmentu z Listu do Rzymian, rozdział 9, chyba werset, już nie pamiętam dokładnie, 15 czy 14, nieistotne to jest w tej chwili. Poproszony o wyjaśnienie tego fragmentu, St. Genis, który był apologetą katolickim, choć był absolwentem Westminster Seminary, więc był protestantem, że jakiś czas później przeszedł na katolicyzm, dokonując egzegezy tego fragmentu, tego 15 czy 14 wersetu, już nie pamiętam w tej chwili, przeskakuje do 30 któregoś, żeby pokazać, że to jest kontekst dla 14 wersetu, czy tam 15, a na koniec podsumowuje to tym, że najlepiej to wszystko wyjaśnia list do Galacjan. Okej. Spróbujcie pomyśleć razem ze mną. Przypuśćmy, że żyjecie 2000 lat temu i mieszkacie w Rzymie i dostajecie list od Pawła. Tak, jest ciąg zdań, nie są ponumerowane, tam nie ma żadnych wersetów i tak dalej, nie ma rozdziałów. Jest ciąg myśli, ciąg argumentacji, którą Paweł zapisuje w tym liście. I dochodzicie do tego zdania, które dzisiaj jest oznaczone, werset tam powiedzmy 14-15 w oznaczonym rozdziale 9, tak, gdzie wówczas tego nie macie, ale dochodzicie do tego zdania. I teraz, żeby zrozumieć te zdanie według St. Genisa, to wy musicie iść 20 zdań dalej, po czym się cofnąć i dopiero wtedy będziecie mieli kontekst. A najlepiej, jakbyście mieli list do Galacjan przy sobie. Widzicie absurd tej egzegezy? Dostajecie list, który powinien wam wyjaśnić wszystko, tak? To tak jakbyście, na przykład ja bym dostał list od znajomego, w którym on mi pewne rzeczy wyjaśnia, ale ja muszę, kiedy czytam jedno zdanie i nie do końca, to ja muszę teraz przebiec 20 zdań dalej, czy ileś akapitów dalej, przeczytać to i dopiero wtedy muszę się cofnąć, żeby zrozumieć ten jeden werset. A najlepiej to jakbym miał list od tego przyjaciela wysłany do innego przyjaciela.
To jest właśnie absurd tej argumentacji i tego typu egzegezy. Naprawdę. To nie jest spójna egzegeza. Spójna egzegeza wskazywałaby ciągłość myśli Pawła, ciągłość jego wniosków itd., itd. Raczej powinien się cofnąć do tyłu troszeczkę, żeby zobaczyć, co Paweł mówi, żeby móc wyciągnąć wniosek, o co chodzi Pawłowi w tym momencie. No ale, no cóż, jak komu pasuje, tak? Bo moja tradycja, moja teologia jest rzeczą nadrzędną. I wiecie, ja z tą argumentacją spotykam się bardzo, bardzo często, kiedy ktoś mi tam podsyła czasami różne materiały i czytam tego typu artykuły i widzę wyraźnie w nich, że tam nie ma żadnej spójnej egzegezy biblijnej. Tam widać wyraźnie, że moja teologia, moja tradycja, moja prawda jest najważniejsza i w zetknięciu z rzeczywistością egzegezy biblijnej to biada egzegezie biblijnej, a nie mojej teologii. Tak? Kochani, jakakolwiek teologia, która nie oddaje chwały prawdziwemu Bogu, takiemu, jakiemu się objawił w Biblii, to jest czysta ludzka spekulacja, która ma za zadanie tylko i wyłącznie zaspokoić próżność ludzkiego umysłu, nic więcej. Nic więcej. Naprawdę nic więcej. Tam nie ma nic więcej. Można mieć tytuły naukowe doktoratów, doktorskie. Można mieć profesury, można mieć habilitacje, można mieć doktoraty honoris causa. Wszystko to będzie zaspokajało próżność ludzkiego umysłu. Ale nie odda Bogu chwały, jeżeli nie przedstawi Boga takim, jakim On jest. Nie pokaże ludziom Boga takim, jakim On jest, ponieważ tylko przedstawiony Bóg takim, jakim jest, daje ludziom szansę na zaaplikowanie teraz całej teologii, która z tego wynika, do ich życia i osiągnięcia korzyści, które Bóg chce im dać poprzez to, że przedstawia im się, jaki jest. To jest niezwykle istotne. Ale cóż, no, ważne, żeby się tylko kalwiniści mylili, to reszta już jest nieistotna. To jest naprawdę smutne, wiecie? To jest naprawdę smutne. Tak a propos ostatniego odcinka, taka refleksja mi się trochę zebrała. Pewne niekonsekwencje i takie... W tym programie, jeszcze tylko to powiem, w tym programie ja się nie nastawiam na to, ani nikt z nas się nie nastawił na to, kto ewentualnie wspomaga mnie w jakikolwiek sposób, na to, żebyśmy pozyskiwali wiernych kalwinistów, tak, żebyśmy teraz wyrywali tych nieszczęsnych Arminian prawda, z tych pazurów arminianizmu obrzydliwego. Nikt się na to nie nastawiał, nie. Nikt. Chodziło o to, żeby głosić Ewangelię, chodziło o to, żeby pokazywać, jaki jest świat, w świetle Ewangelii, w jaki sposób Kościół powinien reagować na pewne rzeczy. Oczywiście teologia reformowana zawsze dla nas będzie swego rodzaju kontekstem, tak? Ponieważ wiemy, jak działa łaska, wiemy, jaki jest Bóg, wiemy, jaka jest pozycja człowieka i to wszystko konsekwentnie musimy aplikować do naszej teologii, że tak powiem, w odniesieniu do tego, jaki jest świat współczesny i w jaki sposób w tym świecie się odnajdujemy. Nie ma co do tego dwóch zdań. Problem jest tylko taki, że to nie jest program werbunkowy. My nie werbujemy nikogo, dajemy pewne rzeczy do przemyślenia, nie atakujemy arminianizmu jako herezji całkowicie i ludzie, wystrzegajcie się arminianizmu, bo naprawdę będziecie potępieni. Absolutnie, absolutnie. Natomiast podajemy argumenty, staramy się przynajmniej podawać argumenty, ja staram się podawać argumenty, które mnie przekonały do tego, że wierzę w to, co dzisiaj wierzę. Jednocześnie pokazuję absurdalność argumentów czasami drugiej strony. Nie mówię, że wszystkie są absurdalne. Mówię, że niektóre. Niektóre po prostu są nietrafione. Ale nie jest to program werbunkowy. My nie chcemy werbować kalwinistów. Jeżeli Bóg daje komuś łaskę poznania, w jaki sposób Bóg operuje w świecie i operuje wobec swojego stworzenia, to jest naprawdę świetna sprawa. Jeżeli się tacy ludzie pojawiają, no to Bogu dziękować. Ale nie mam zamiaru werbować nikogo, ani nikogo przekonywać, ani tym bardziej ostrzegać przed czymkolwiek. Tak. Natomiast druga strona no, często, gęsto traktuje to właśnie takie tego typu artykuły i pisanie jako swego rodzaju próba wyrwania ludzi teraz ze szponów tego obrzydliwego kalwinizmu, który jest tak straszliwą herezją, jaki jeszcze świat nie widział.
Kochani, powiem teraz to wszystko do protestantów, którzy nie jesteście kalwinistami i tak dalej. A żebyście rozpatrzyli sobie jedną sprawę. Posłuchajcie sobie argumentów na temat wolnej woli, powszechności zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Apologetów rzymskokatolickich, po czym posłuchajcie argumentów, które mają wasi współbracia. Apologeci arminiańscy. Posłuchajcie. Moliniści i tak dalej. Posłuchajcie tych argumentów. Zobaczycie, że one są jednakowe. Jednakowe. I wielu z tych apologetów już dzisiaj, kochani, siedzi w tych swoich łódeczkach na samym środku Tybru, albo już coraz bardziej zbliżają się na drugi brzeg, tak? Tam, gdzie swoje, prawda, piękne barokowe i inne tam, prawda, atrakcyjności okazuje Bazylika Świętego Piotra. Także, no, zwróćcie na to uwagę, tak? Zwróćcie na to uwagę, jak blisko, jak po drodze jest, no, niestety tutaj apologetom zarówno rzymskokatolickim, jak i arminiańskim. Jak już wspomniałem, nie to jednak jest głównym tematem dzisiejszej reformeli. Zupełnie inny temat chciałem poruszyć, ponieważ ten temat boli naprawdę i powinien boleć nas wszystkich jako wierzących. Jest to temat trudny, ponieważ bardzo często druga strona wyskakuje z takim argumentem: nie sądź, abyś nie był sądzony. Zapominają jednak, że to nie wszystko, co Jezus powiedział, a Jezus powiedział: nie sądź swoją miarą. To jest ostrzeżenie, które da Jezus. Jezus nam nie mówi, abyśmy nie sądzili, bo to byłoby niezgodne nawet z 1 do Koryntian, który jest tak samo tekstem natchnionym, a gdzie mowa jest o tym, że będziemy sądzić anioły i tak dalej, więc nawet w sprawach doczesnych tym bardziej powinniśmy się osądzać sami, a nie ciągać po sądach cywilnych jeszcze zwłaszcza. Ludzi niewierzących. Więc Jezus nas ostrzega przede wszystkim przed tym, żebyśmy nie mierzyli swoją miarą, żebyśmy nie czynili miarą sprawiedliwości, według której mierzymy, ale Słowo Boże jest miarą, według której mamy osądzać. Wezwanie do tego, żeby wskazywać. Paweł wskazuje wielokrotnie różnego rodzaju heretyków, różnego rodzaju ludzi, których mówi, że wydał szatanowi, innymi słowy, usunął z kościoła. Tak? Nie chce mieć z nimi społeczności. Z powodu grzechów i tak dalej, z tego, że głoszą fałszywe nauki, etc., etc. Jeżeli Paweł, będąc uczniem Chrystusa, mówiąc: naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa, czyni w sposób niewłaściwy, to w jaki sposób jego słowa i jego zachowania znalazły się w Piśmie Świętym, jako teopneustos? Chyba że nie wierzymy w natchnienie Pisma Świętego, chyba że nie wierzymy sola scriptura, chyba że wierzymy w prima scriptura, ewentualnie w żadne scriptura, co mi Bóg powiedział, tak? Bo ja bardzo często słyszę taki argument: co mi Bóg powiedział? Co Bóg ci powiedział? I ja mam taką radę dla wszystkich, którzy na przykład mówią, że Bóg do mnie nie mówi. Bóg do mnie nie mówi. Albo ja chcę usłyszeć głos Boga. I słyszę czasami różnych innych ludzi, którzy im doradzają: wiesz, aby usłyszeć głos Boga, musisz zrobić to i tamto, musisz to i tamto i siamto. Ja wam powiem jedną rzecz. Jeśli chcecie usłyszeć głos Boga, sięgnijcie po Biblię. Biblia jest teopneustos. Ona wyszła z ust Boga. To jest jego oddech. Tak? Duch Święty prowadził ludzi. Niósł ich tych, jak mówi Piotr, którzy spisywali to słowo. To słowo jest wiecznie żywe, bo ono jest oddechem Boga. Natchniony, tam jest oddech Boga. Ona wyszło z ust Boga, to słowo. Chcecie usłyszeć Boga? Sięgajcie po Biblię. Nie czekajcie, że Bóg do was coś przemówi. Bo nie rozmawiacie z Bogiem, tylko z własnym umysłem. Dlaczego tak twierdzę? Nie chcę być tutaj w jakikolwiek sposób napastliwy w stosunku do ludzi, którzy chcą słyszeć głos Boga. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy ktoś mówi, że on słyszy głos Boga, to tak naprawdę nie ma żadnego punktu odniesienia, aby mieć całkowitą pewność, że słyszysz głos Boga. Zobaczcie, że Kościół rzymskokatolicki, kiedy dochodzi do kwestii objawień, to nawet Kościół rzymskokatolicki musi mieć jakiś punkt oparcia, punkt sprawdzalności prawdziwości tych objawień. Wobec tego tym punktem sprawdzalności jest nauczanie Kościoła katolickiego. Tak? Dla nas, którzy stoimy po stronie sola scriptura, wiadomo, że takim punktem jest Biblia. Takim punktem odniesienia, punktem sprawdzalności. Tak? Berejczycy, pamiętacie postawę Berejczyków? Byli nazwani szlachetnymi.
bo wszystko sprawdzali. Czy tak się ma w słowie? I my powinniśmy sprawdzać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pamiętać, że Bóg cały czas przemawia do swojego Kościoła i cały czas przemawia do nas przez swoje słowo. To nie jest martwa litera, która została kiedyś spisana. I dla nas jest tylko jakaś informacja, jakaś instrukcja życia. To jest żywe słowo Boga. Kiedy siadasz, otwierasz słowo, naprawdę z pokorą podchodzisz do tego słowa, nie z oczekiwaniami, że o Panie Boże, teraz mi odpowiesz na moje pytanie. Nie, nie, nie. Tylko kiedy siądziesz i rzeczywiście podejdziesz do tego słowa z pokorą, wierząc w to, że Bóg przemawia do ciebie przez to słowo. Duch Święty cię poprowadzi. Duch Święty cię poprowadzi. I Bóg przemówi do ciebie. Rzeczywiście przemówi do ciebie. Przez swoje słowo. Niekoniecznie to, które słyszysz w ucho, bo to akurat możesz być, to może być ogromne zwiedzenie, bo możesz dyskutować z własnym umysłem albo jeszcze nie wiadomo z kim innym. A to jedna sprawa. Dlatego jak słyszę, że ludzie powołują się na autorytet, bo Bóg mi powiedział, no słuchajcie, niektóre z tych osób naprawdę są drogie mojemu sercu i znam takie osoby, które w ten sposób podchodzą i naprawdę lubię tych ludzi, szanuję tych ludzi. To nie o to chodzi, że jestem negatywnie do nich nastawiony, tylko boję się tak naprawdę o nich, ponieważ nie wiem, z kim oni dyskutują i nie wiem, z czego oni wyciągają tak naprawdę pewne rzeczy. Gorzej, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, Bóg mi powiedział, w związku z tym teraz autorytarnie mówię wam, że macie zrobić to i to. Bo wtedy stawiasz się w pozycji proroka. I jeżeli się okazuje, że jesteś fałszywym prorokiem, Pismo Święte mówi wyraźnie, co z tym fałszywym prorokiem powinno się zrobić, tak? Bardzo wyraźnie. Powtórzone prawo, 18. Jak ja słyszę ludzi, którzy mówią, no wiecie, współcześni prorocy, no to no, jak 20% powie prawdy, no to jest dobrze. Skąd takie liczby w ogóle? Skąd takie liczby? Pismo Święte mówi, jeżeli prorok raz się pomylił, raz, znaczy, że jest fałszywym prorokiem, że Bóg do niego nigdy nie przemówił. Zresztą Bóg wielokrotnie mówił, nie posyłałem ich, a sami poszli. Nie mówiłem do nich, a oni mówią, że ja do nich mówię. Wielokrotnie, wielokrotnie to powtarza. Czyli to nie jest nowa rzecz. Takich proroków lud Boży, Izraela, a później lud Boży Kościoła miał na pęczki. Na pęczki. I dalej ma na pęczki. I ludzie ci bardzo często, kochani, i mówcie sobie, co chcecie, bo miałem doświadczenia z tym również. To nie jest tak, że ja wyrosłem w cesacjonistycznym kościele. Nie. Cesacjonizm był moją decyzją, opartą o studium Słowa Bożego oraz o obserwację fałszywości wielu, wielu, wielu proroctw, ludzi, którzy siebie określali prorokami. I pomimo tego, że ich proroctwa się nigdy nie spełniły, dalej twierdzą, że mają jakiś urząd prorocki. To jest problem. To jest problem. I ci ludzie mają przeogromny wpływ na Kościół współczesny. Ale, wiecie, nawet gdyby jeszcze ci ludzie wzywali do pokuty nawrócenia, okej. Okay. Ale ci ludzie wzywają do czegoś zupełnie innego. Zupełnie innego. Wiecie, co jest najgorsze, jak czasami słucham różnych kazań, wystąpień, to one się wszystkie zaczynają od jednego. Od ataku na konserwatystów. Dlaczego? Dlaczego zacząć kazanie od ataku na konserwatystów. Po to, żeby zamknąć im usta. Po to, żeby powiedzieć, jesteście tymi paskudnymi faryzeuszami, którzy osądzają i osądzają. Nie wolno nam osądzać. Już mówiłem o osądzaniu. Wolno nam osądzać, a nawet trzeba nam osądzać, ale nie według swojej miary. Nie według swojej miary, tylko miarą musi być Boże Słowo. Boże prawo jest miarą do osądzania. Nie nasza sprawiedliwość. Nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Tak? Absolutnie. Bo zaraz się wyciąga perykopa adultere, która notabene najprawdopodobniej, ja przynajmniej nie traktuję tego tekstu natchnionego. I bierze się perykopa adultere i mówi się, Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Poprzekręcane, nawet interpretacja tego tekstu jest poprzekręcana. Pomijając fakt, że ten tekst raczej nie jest nawet kanoniczny. Tak samo jak długie zakończenie Marka. A mimo to, bierze się ten tekst, wyrywa się z kontekstu jedno zdanie i jak kamieniem rzuca się w ludzi. Dokładnie zaprzecza się temu, o czym ten fragment mówi, ponieważ wykorzystuje się to zdanie niczym kamień, żeby uderzyć tego drugiego. Nie sądź. Dlaczego mam nie sądzić? Mam sądzić grzech. Ja nie sądzę człowieka, bo ja nie wiem, czy człowiek będzie zbawiony, czy nie, to wszystko jest w rękach Boga, ale mam sądzić grzech. Mam wskazywać grzech.
A właśnie o to chodzi, żeby tego nie robić. Tak? Do tego nawołuje dzisiaj wielu, wielu tak zwanych proroków Kościoła. Aby nie osądzać grzechu. Miłość. Miłość. Kochani, wybaczcie, że trochę jestem, jeśli chodzi o te rzeczy, mówię do was emocjonalnie, ale dlatego, że naprawdę mi to leży na sercu. Bardzo mocno mi to leży na sercu. Ponieważ leży mi na sercu dobro Kościoła. Ponieważ miłość nie jest usprawiedliwieniem niczego. Zdefiniuj miłość. Czym jest miłość? Bóg jest miłością. Więc patrzmy na Boga, jaką to miłością jest Bóg. Ten Bóg, który jest miłością, prowadzi Izraela w wyniszczeniu Kananejczyków. Ten Bóg, który jest miłością, zapowiada zemstę na Amorytach za ich grzech. Ten Bóg, który jest miłością, sprowadza siarkę i ogień z nieba na Sodomę. Tam nie ma akceptacji, tam nie ma tolerancji. Dlaczego? Dlatego, że ten Bóg, który jest miłością, jest również ogniem trawiącym. List do Hebrajczyków. Mówi o tym wyraźnie. Ktoś, kto jest niesprawiedliwy, wpada w ręce Boga, który jest sprawiedliwy, jest miłością, ale jest też sprawiedliwy. Nie może liczyć na pobłażanie. No nie może. Nie ma takiej opcji. A to Bóg ustanawia prawo. Nie my. Prawo nie jest poza Bogiem. Bóg nie podlega prawu. Bóg tworzy prawo. Ono jest odbiciem Jego natury. Tego, kim Bóg jest. Że Bóg jest święty. Poza tym, jeżeli ludzie nawołują do miłości w stosunku do grzeszników, jestem za. W 100% jestem za. Mamy okazywać miłość grzesznikom na wzór Jezusa, ale czy Jezus tolerował cokolwiek? Za każdym razem, kiedy Jezus okazywał przebaczenie, mówił: idź i nie grzesz więcej. Idź i nie wracaj do tego, co było przedtem. Nigdzie nie mówił: okej, kocham cię pomimo twoich grzechów. Wiesz, możesz grzeszyć, ja ci i tak cię będę kochał. Pokaż mi jeden fragment w piśmie, który to mówi. Jeden. Jeden fragment. Ale to my próbujemy teraz definiować miłość. To my próbujemy definiować miłość. My. I to my jesteśmy teraz miarą tej miłości. Nie Bóg. Odsuwamy Jego prawo. Teraz tylko łaska, łaska. Paweł o tym powiedział. Czy łaska w jakikolwiek sposób niweluje prawo? Absolutnie. Absolutnie. Łaska nie po to jest za nam dana, żeby teraz powiedzieć: a prawo już nie obowiązuje. Zwróć uwagę na pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 9, bardzo znany fragment. Wielu się oburzy zapewne. Trudno. Trudno. Jeżeli mamy być wierni Bożej prawdzie, wierni prawdzie Słowa Bożego, to ja wiem, że to jest metoda na to, żeby sobie zlikwidować słupki popularności. Momentalnie, tak? Jeżeli zaczynam mówić o Bożej prawdzie, o Bożej sprawiedliwości, o prawie Bożym i tak dalej, to jest metoda na to, żeby sobie tak obniżyć słupki popularności, tak? Jeżeli jakąkolwiek popularność człowiek jeszcze ma, to blisko zera się znajduje. Ale to samo co z Jezusem, tak? Pamiętacie rozdział 6, gdzie Jezus, Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o tym, że jest chlebem i tak dalej, tłumaczy te wszystkie rzeczy, mówi o niewierze, bo od tego zaczyna. To cały wywód Boga, Jezusa o niewierze. I zaczyna z 5000 ludzi, a kończy z iloma? Z 12. Tak mu spadły słupki popularności, kiedy powiedział prawdę o nich samych. Więc kiedy mówimy prawdę o ludziach, to nie dziwota, że nam spadają słupki popularności, bo dzisiejsi chrześcijanie nie chcą słuchać prawdy. Nie chcą słuchać prawdy o sobie, nie chcą słuchać prawdy o Kościele. Chcą się w Kościele czuć dobrze i kiedy się w Kościele nie czują dobrze, a nie powinni się czuć w Kościele dobrze, wówczas natychmiast temu, kto o tym mówi, spadają słupki popularności. Trudno. Trudno. Ale w liście do Koryntian Paweł mówi tak: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ołte pornoi, ani bałwochwalcy, ołte eidolatra, przepraszam, to jest grecki język, eidololatraj, tak? Bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ołte moichoi, ani zniewieściali, ołte malakoi, ani ołte arsenokoitaj. Czyli największym problemem jest właśnie arsenokoitys. To jest największy problem. Ani mężczyźni współżyjący ze sobą. To, co się robi dzisiaj w Kościele, to się próbuje pokazać, że grzech, o którym mówi Paweł tu na samym końcu,
nazywając tych ludzi arsenokoites. Że grzech tych ludzi de facto nie wyróżnia się spośród innych grzechów. I macie rację. Konsekwencje za to, że ktoś jest rozpustnikiem, pornoi, bałwochwalcą, że ktoś jest cudzołożnikiem, że ktoś jest zniewieściały i że ktoś współżyje wbrew naturze, jest takie samo. Oczywiście, że jest takie samo. Jakie jest konsekwencja? Nie odziedziczą królestwa. To jest konsekwencja. Ja wiem, że są różne argumenty. Mówi się, że arsenokoites być może chodzi o to, że to ponieważ Aren również oznacza chłopca, więc być może chodzi o tych, że ci, co wiesz, no, wykorzystują pedofile. Nie, ponieważ podstawowe znaczenie Aren to jest mężczyzna i chodzi tu o siłę męską, tak? To mamy każde greckie słowo ma domenę, tak, znaczeniową, w ten sposób powiedzmy. I w tej domenie znaczeniowej mamy pierwsze podstawowe znaczenie, a potem reszta tych znaczeń, tak, jest kontekstowa. Tutaj nie ma żadnego kontekstu do tego, żeby powiedzieć, że Aren oznacza chłopca. Nie ma żadnego kontekstu. Z tego bierzemy pierwsze podstawowe znaczenie, jakim jest mężczyzna. Ktoś, kto jest płci męski, Aren. Koite oznacza łoże, oznacza łoże małżeńskie, współżycie seksualne. A więc jeżeli połączymy te dwa wyrazy, Aren i koite, mamy arsenokoites, czyli ktoś, kto idzie do łóżka z mężczyzną. To jest arsenokoites jest rodzaju męskiego. Gdyby było rodzaju żeńskiego, no to powiedzielibyśmy o kobiecie, ale to jest rodzaju męskiego słowo. Więc wyraźnie oznacza kogoś, kto współżyje seksualnie. Nie mówimy tutaj o tak zwanej orientacji. Mówimy o ludziach, którzy funkcjonują czynnie. Tak? Czynnie chodzą do łóżka, tak, do łoża z drugim mężczyzną. O tych ludziach mówimy. I jaka jest konsekwencja? Tacy nie osiągną Królestwa Niebieskiego. Tacy nie wejdą. Nie łudźcie się. Paweł mówi, nie łudźcie się. A co my dzisiaj robimy? My się łudzimy. Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg kocha. Będę kochał. Będziemy kochać, będziemy okazywać miłość. Nie. Jeżeli ktoś czynnie okazuje grzech, tak samo jeżeli ktoś zdradza swoją żonę, jeżeli ktoś morduje, jeżeli ktoś kradnie i nie pokutuje z tego. Tak samo jak w tym przypadku, tych arsenokoites. Jeżeli tego nie robi, pisze Paweł, nie łudźcie się nawet. Nie odziedziczą tacy Królestwa Niebieskiego. Co ja mam z tym tekstem zrobić? Mi też jest przykro. Kochani, to nie jest tak. Ja też mam znajomych gejów. Poznałem kilka osób w swoim życiu. Bardzo ich szanuję. Bardzo ich lubię. Niektórych traktuję jak przyjaciół. Uważam, że są bystrzy, inteligentni. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg, przemawiając przez Pawła, powiedział, nie łudźcie się. Jeżeli w tych ludziach nie ma pokuty, nie ma nawrócenia, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Kropka. Koniec. Także argument, który mówi, no ale ten się nie wyróżnia. Co to za argument jest w ogóle? To jest argument cyklu, wiesz, no, nie jestem taki zły jak mój sąsiad, bo nie sprowadziłem sobie nielegalnie BM-ki. Co to za argument jest w ogóle? Tym bardziej zwróćcie uwagę jeszcze, kochani, na list do Rzymian. Rozdział 1, werset 20-28. Gdzie czytamy tak. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga, ani mu nie dziękowali, lecz z nikczem mieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Ludzie nie oddali Bogu chwały należnej Bogu, poznawszy Boga w jego stworzeniu. Dlatego zaćmiło się ich bezrozumne serce i znikczemnieli w swoich myślach. Tak? To jest podstawowa, to jest stan każdego człowieka bez łaski Bożej. I dalej. Podając się za mądrych, zgłupieli. Tak? Pamiętacie, mam mówiłem, nie, to na kazaniu mówiłem, przepraszam, to nie na reformeli. Mówiłem o tym, że psalm 53, psalm 14 mówi, że głupi nie ma Boga, afron, nawal.
czyli ten, który nie jest w stanie wyciągać właściwych wniosków z przesłanek, logicznych nawet, tak, ponieważ brakuje mu tej najważniejszej przesłanki. Bóg jest początkiem wszystkiego. Wszystkiego. Prawa, moralność, wszystkiego. Tak samo tutaj. Podając się za mądrych, zgłupieli. Człowiek się podaje mądry. Bardzo jesteśmy tacy dzisiaj mądrzy. Ojej, jacy my dzisiaj jesteśmy mądrzy, to jeszcze w życiu nie byliśmy tacy mądrzy. A de facto Biblia mówi, jesteście głupi. Chyba że podstawą waszej mądrości jest świadomość tego, że wszechmogący Bóg jest nad wszystkim, ponieważ stworzył. Ponieważ wszystko istnieje dzięki Niemu. I dalej. Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu niezniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. No właśnie. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu niezniszczalnego człowieka. Nie mówimy już o ptakach, gadach i tak dalej. Nie mówimy o tym, ponieważ tu Paweł odnosi się do typowej idolatrii, tak? Gdzie czyni się bożków i tak dalej, i tak dalej. Ale dla nas dzisiaj współczesnych, że przecież my nie czcimy bożków. No są i tacy, no nie, też czczą jakieś dziwne rzeczy. Ale najważniejszym problemem dzisiejszego współczesnego człowieka jest to, i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu niezniszczalnego człowieka. Człowiek zajął miejsce Boga. Problem jest nawet taki, że człowiek zajął miejsce Boga w nauczaniu o zbawieniu. Tam, gdzie był Bóg do tej pory sam, ze swoją łaską okazaną człowiekowi, ze swoim stuprocentowym pewnym działaniem, nagle okazuje się, że tam też jest człowiek. Człowiek musi wcisnąć człowieka nawet tam. Bo ja mam wolną wolę, bo ja mogę przyjąć, bo jak nie przyjmę, to Bóg nie może nic zrobić. Widzicie, Bóg jest jedyną osobą w ogóle jedyną osobą, która ma w pełni wolną wolę. A człowiek mówi, a nie, bo ja mam wolną wolę, a ty nie masz. I jeśli chodzi o moje zbawienie, to ja mam wolną wolę, a ty, Boże, nie masz i nie masz prawa mnie ruszać. To jest to, co robi człowiek. Ale to tak a propos tego, co wcześniej mówiłem. Ale jeśli chodzi o grzech, jest to samo. Dzisiaj ludzkość oddaje cześć tak zwanej nauce, rozumowi. Niektórzy próbują, szczególnie liberalni, tak zwani chrześcijanie, bo to ciężko nazwać chrześcijanami, a próbują pokazać, że to rozum powinien osądzać. Powinno sądzać wiarę. Tak, ja kiedyś miałem taką krótką rozmowę na Facebooku z pewną panią, która się pozdrawiam, jeżeli ogląda, która domagała się ode mnie odpowiedzi na jej argumenty. Tak, na jej wszystkie bardzo konkretne, naukowe, rozumne argumenty. Ja nie podważam, że one wszystkie są rozumne i tak dalej w świetle umysłu człowieka. Absolutnie nie podważam tego. Ale próbowałem pokazać tej pani, że jedyną wartość w ocenie tych argumentów ma Słowo Boże. Ponieważ jeżeli wyeliminujemy Boga z jego objawieniem, z tej oceny tych argumentów, to wnioski, które wyciągniemy, są głupie. Innymi słowy, nieprawdziwe, pozbawione racjonalności i prowadzące do fałszywych implikacji, czy też aplikacji wniosków w naszym życiu, co znowuż prowadzi nas do tragedii i tak dalej, do nieposłuszeństwa wobec Stwórcy, etc., etc., etc. To wszystko ma swoje konsekwencje. To wszystko ma swoje konsekwencje. I dalej czytamy. Dlatego zresztą dzisiaj się odrzuca Biblia, dlatego się mówi, a Biblia to taka księga plemienna, starożytna, my nie chcemy mieć z nią nic do czynienia. No najwyżej widzimy tam, jak ci ludzie reagowali na spotkanie z Bogiem, ale to tam oni tam swoje jakieś tam wymysły robili. Dlaczego tak się robi? Bo to jest potrzebne do tego, żeby usprawiedliwić grzech. Jeżeli Biblia jest sola scriptu, jeżeli wierzymy, że Biblia jest nieomylna, tak? Prawdziwa i nieomylna, jeżeli wierzymy sola tota scriptura, to wówczas musimy się pogodzić z tym, że to, co mówi Paweł w liście do Koryntian, czy w liście do Rzymian, jest prawdą. Jeżeli odrzucimy teraz te rzeczy, to wówczas mamy pole do popisu, tak? Paweł był szowinistą, mizoginistą, homofobem, etc., etc. Ja wcale nie muszę taki być. Ja mam miłość w sobie. Miłość jak definiowaną? W jaki sposób? Na podstawie czego? Właśnie. Czytamy dalej. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwość ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Dlatego wydał, i uwaga teraz, dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnością, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapołali swojej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Tame kate konta. To, co nie pasuje do czego? Do Bożego prawa. Do tego, jakim nas Bóg stworzył. Ta, me, kafe, konta. To, co nie wypada, to, co nie pasuje, to, co jest niezgodne z Bożym prawem. Jak bardziej jasno może się Pismo wyrazić w tej kwestii? No, ale oczywiście argument. Jezus nigdy tego nie potępił. Jezus nigdy absolutnie nie podniósł słowa przeciwko tym ludziom. Naprawdę? Mateusz 19, werset 3, gdzie Jezus mówi tak, nie czytaliście, zarzut chyba do wielu dzisiaj współczesnych chrześcijan, nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, Bóg to powiedział i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział, złączcie się. Macie się stać jednym ciałem. To jest Boże polecenie. Gdzie to jest miejsce na mężczyznę i mężczyznę? Kobietę i kobietę. To są słowa Jezusa. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Człowiek ich nie rozłącza. To są słowa biblijne, nie moje. Tak, ja sobie tego nie wymyśliłem. To nie jest moja moralność. Ja jedyne, co mogę zrobić, to zaakceptować to. Jeżeli wierzę w objawienie Boże, jeżeli stoję po stronie sola tota scriptura, jeżeli wierzę w to, że Biblia jest prawdziwa i nieomylna, jest produktem, który pochodzi bezpośrednio z Bożych ust, to ja muszę to zaakceptować. Z całą miłością i szacunkiem dla osób o odmiennej orientacji. Z całą miłością i szacunkiem. Absolutnie. Absolutnie nigdy w życiu nie sam bym nie zaatakował i uważam, że każdy, kto atakuje kogokolwiek, nawet nie z powodu orientacji, tylko kogokolwiek atakuje, od tego jest prokuratura i policja. Dlatego, ale z drugiej strony nie możemy, nie mogę powiedzieć, no okej, to było wtedy, teraz już jest inaczej. Ponieważ Boże Słowo jest wieczne, trwa na wieki. Nie zmienimy tego. Boże prawo jest wieczne. Według Bożego prawa będziemy sądzeni. My, cała ludzkość, kiedy Chrystus przyjdzie. Nie według naszych standardów. I mówienie komuś, że no, musimy mieć dużo pokory, bo ja nie wiem. Ta pokora objawia się tym, że ja powiem, ja nie wiem. Dajcie mi kogoś, kto wie. Jak to kiedyś powiedział Steve Lawson na kazaniu, kiedy komentował wypowiedź Joe Osteena. Który wypowiadał się notabene chyba przed Larry Kingiem, tak? Z tego co pamiętam, to była jego wypowiedź Larry Kingiem. Larry King świętej pamięci już dość mocno go grillował. Jedyne co powiedział Joel Osteen, pastor ogromnego kościoła. Nie wiem, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. No może, ale ja nie wiem. To były odpowiedzi pastora. I pamiętam Steve'a Lawsona na kazaniu, kiedy walnął pięściami w ambony i powiedział, to dajcie mi kogoś, kto wie. Niech Bóg da wreszcie pasterzy, którzy wiedzą. Którzy wiedzą. A niektórzy nie wiedzą i uczą sztucznej pokory. Kochani, jednym z największych błędów, jakie popełniamy, to mówimy, że Kościół jest szpitalem. Kościół nie jest żadnym szpitalem. Dlatego, że człowiek w grzechach nie jest chory, jest martwy. My czynimy z Kościoła cmentarzysko, my ściągamy zwłoki do Kościoła. Czynimy z niego cmentarzysko. Kościół nie jest żadnym szpitalem. Kościół jest świątynią Pana. Pamiętajmy, to jest obraz, który się odnosi do Starego Testamentu. Tam znajdujemy pierwowzór świątyni. I widzimy, że świątynia miała być czysta i święta. My jesteśmy świątynią Ducha. To jest Kościół, a nie szpital. Jaki szpital? Chrystus za nami się stawia. Dlatego jest święta, dlatego że Chrystus złożywszy raz jedną ofiarę za swój Kościół, za świątynię Ducha, cały czas się wstawia. Zasiada po prawicy Ojca w przebłagalni. To jest Kościół.
Świątynia jerozolimska jest wzorem dla Kościoła, jest typem Kościoła. Duch Święty zasiada w swoim Kościele, w świętym świętych. Bóg Wszechmogący zasiada w swojej świątyni. I świątynia ma być święta, a nie szpitalem dla ludzi chorych. Co to w ogóle znaczy? Że jesteśmy grzesznikami? Tak, jesteśmy grzesznikami. Ale Chrystus, jak już powiedziałem, złożywszy jedną ofiarę, jedną, uczynił nią doskonałymi tych, za których umarł. List do Hebrajczyków, 10:14. Ale można poszedć sobie od siódmego rozdziału. Tam jest to bardzo dobrze pokazane. Znaczenie ofiary Chrystusa i w świetle tego, jakie znaczenie ma Kościół. Kim jest, czym jest Kościół? Nigdzie nie znajdziecie określenia, że Kościół jest szpitalem dla chorych, którym są ludzie leczeni. Kościół jest świątynią Pana, jest ciałem Chrystusa, które ma być święte i nieskalane. Grzech ma być z niego eliminowany. Miejsce grzechu jest na zewnątrz Kościoła, nie wewnątrz Kościoła. I nie chodzi tutaj o jakieś brutalne zachowania, bo ja mam wrażenie, że ludzie stawiają znak równości między konsekwencją dyscypliny kościelnej i zachowania świętości, a jakąś brutalnością. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o konsekwencje, ponieważ my odpowiadamy przed wszechmogącym Bogiem, a nie przed moim sąsiadem z ławki czy z krzesła, obok którego siedzę w kościele. Musimy, kochani, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie współcześni, tak, spojrzeć na nasz Kościół, tak, i naprawdę zacząć się o niego troszczyć. Bo kiedy staniemy przed Bogiem, każdy z nas stanie sam. Nie z sąsiadem. Nie przetargamy sąsiada, powiemy, ale miałem fajne relacje z sąsiadem. No, Panie, nie gniewaj się na mnie, tak? O. Staniemy przed Bogiem sami. Pojedynczo. I oby się okazało, że na ten sąd w ogóle nie musimy iść. Że Chrystus będzie sądził, ale tylko nasze dzieła, a nie nas. Zgodnie z tym, co zresztą sam zapowiedział. Natomiast troszczmy się o Kościół. Troszczmy się o Kościół. Troska o Kościół to nie jest okazywanie tolerancji grzesznikom, którzy są w Kościele. Troska o Kościół to jest okazywanie miłości grzesznikom, którzy są w Kościele. A miłość to jest pójście i powiedzenie mu, giniesz, ponieważ nie pokutujesz. Ponieważ nie przychodzisz do Chrystusa w uniżeniu i w pokorze i nie przyjmujesz Jego łaski. Tylko trwasz uparcie w grzechu, oczekując, że Bóg cię zaakceptuje takim, jakim jesteś. Giniesz. Nie tu i teraz. Teraz możesz mieć piękne i fajne życie. Na tym świecie. Możesz do końca swoich dni mieć naprawdę fajne życie. Beztroskie, pełne dobrobytu i tak dalej. Ale kiedy Chrystus przyjdzie, kiedy przyjdzie dzień sądu Pana, nie będzie tak fajnie. I to jest cały problem. Okej, kochani, bo wbiłem się trochę w ton kaznodziejski, co nie jest zazwyczaj jakimś tam szczególnym preferowaną jakąś rzeczą na tym kanale i na tym programie, bo nie o to mi chodzi. Tutaj raczej rozmawiamy o pewnych rzeczach, ale czasami jest trudno uniknąć takich rzeczy i gdzieś tam oglądając różne rzeczy, i które do mnie docierają, ktoś mi czasami coś tam podeśle i tak dalej, no ciężko mi jest nie odnieść się do tego. Po prostu jest mi ciężko nie odnieść się do tego. W człowieku wzrasta wtedy, no nawet nie gniew, bo to nie odchodzi, że gniew. Znaczy gniew na grzech. Tak, w liście do Efezjan Paweł mówi, gniewajcie się i niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, przeciwko grzechowi, nie przeciwko ludziom, ale to właśnie troska o ludzi powoduje, troska o ich świętość, troska o Kościół powoduje to, że powinniśmy mówić głośno pewne rzeczy, po prostu, bo to nie chodzi o potępianie nikogo, chodzi o to, żebyśmy po prostu troszczyli się o to, o tą świątynię Pana, jaką jesteśmy. Kochani, na koniec pozwólcie, że ponieważ, no szczerze, dawno tego nie robiłem, ale nie dlatego, że nie chciałem, tylko te wszystkie tematy, które gdzieś tam się zbierały, było tego dosyć dużo i czas potem zazwyczaj naglił, żeby to już skończyć, żeby te odcinki nie były takie strasznie długie, ale chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nas wspierają
I też zwróćcie do tych, którzy ewentualnie zechcą nas wesprzeć jeszcze, myślcie na naszej posłudze, czy to modlitwą, czy materialnie, jeżeli taką macie możliwość i opcję, jak najbardziej będziemy wdzięczni za każde wsparcie, tak? Za modlitwę przede wszystkim, a za wasze wsparcie również i finansowe też, bo to czyni pewne rzeczy możliwymi do realizacji i tak dalej. Jeśli chodzi o książkę tą, którą miałem i udostępniałem, no niestety cały nakład się wyczerpał już, koniec, nie ma. W tej chwili wiem, że bracia też z Reformowani 1689 zorganizowali taką zrzutkę, coś w tym stylu, żeby dodrukować egzemplarze, żeby one dalej były bezpłatne, bo taka była idea tego. Więc jeżeli czyjeś serce gdzieś tam się porusza i ktoś chce wspomóc tą zrzutkę, czy nas wspomóc tutaj w naszej posłudze, no to słuchajcie, wszystkim z góry dziękuję za wszelki przejaw tej pomocy. Okej, kochani, to tyle na dzisiaj. Wszystkim wam życzę dobrego tygodnia, takiego błogosławionego naprawdę tygodnia, refleksji nad tym, w jakim stanie jest Kościół i co możemy zrobić, aby ten Kościół się zmieniał, tak, żeby on prawdziwie się reformował, tak. Ecclesia semper reformatet reformanda est secundum verbum Dei, tak, żeby przez dialog ze Słowem Bożym Kościół się reformował, a nie reformował się według tego, w jaki sposób dzisiejsza kultura interpretuje miłość, tolerancję i wiele, wiele innych rzeczy, żeby to Słowo Boże, Prawo Boże właściwie ukonstytuowane w naszej teologii kształtowało też nasze spojrzenie na świat i na to, co się dzieje w naszych kościołach. Jeszcze raz życzę wam, kochani, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.